Jeśli ktoś znajdzie jakieś dzikie zwierzę, malutkie, dopiero co urodzone w lesie, najlepiej zobaczyć, czy żyje, czy nie jest ranne i zgłosić to odpowiednim służbom. Nie należy zabierać zwierząt do domu, oswajać ich ze sobą. Bardziej im szkodzimy niż pomagamy w ten sposób. Albo jeśli jest taka możliwość, zaznaczyć to miejsce i przyjść na drugi dzień, jeśli ono dalej tam leży samo, to może być jakiś problem. Matka często odchodzi od małych, żeby je chronić przed dzikimi, jakimiś większymi drapieżnikami. Odchodzi nawet na kilka godzin, a potem z powrotem wraca do nich. Często szuka jedzenia. Mieliśmy jeden przypadek, że pan znalazł sarnę, ale widział, że matka została potrącona i wtedy była potrzeba, żeby zabrać ją do nas, przywieźć tutaj. Tutaj mamy liska. To jest mały lisek, wydaje się słodziutki, malutki. Pani go miała kilka dni w domu. No niestety zaczął gryźć, bo to jest dzikie zwierzę. No i pani go się pozbyła. Zwracamy na to uwagę, żeby ich nie zabierać z lasu. Teraz nie, ale na początku tak, wydawał takie odgłosy, że płakał za matką. Sarenki trzeba co 2 godziny karmić. Każda musi dostać swoją butelkę. Odpowiednio wcześniej przygotowane kozie mleko, zagrzane. Zostajemy ich rodzicami, mamą, tatą, że tam praktycznie aż wyrosną duże i będą w miarę samodzielne, żeby je z powrotem wypuścić.